15 maja wspominamy błogosławioną Zofię Czeską, wdowę. Zofia urodziła się w 1584 roku w Budziszewicach lub w Krakowie. Jej rodzicami byli średnio zamożni szlachcice Mateusz Maciejowski i Katarzyna z Lubowieckich. Była trzecim z dziewięciorga dzieci. Rodzice zapewnili jej naukę w domu rodzinnym. Gdy miała 16 lat, 28 czerwca 1600 roku wydano ją za mąż za Jana Czeskiego Herbuleliwa. Zamieszkała w majątku męża w Czechach koło Słomnik. Mąż zobowiązany był uczestniczyć w XVII-wiecznych wojnach i sejmikach, na niej więc ciążył obowiązek prowadzenia domu i gospodarstwa. Opiekowała się chorymi z podległych im wsi, zajmowała się ziołolecznictwem. W 1603 roku zmarła jej matka. Chętnie pomagała ojcu w wychowaniu rodzeństwa. Po 6 latach szczęśliwego małżeństwa, w wieku 22 lat, została bezdzietną wdową. Od 1602 roku należała do arcybractwa Miłosierdzia, założonego przez księdza Piotra Skargę. Po śmierci swojego ojca w 1613 roku osiadła w Krakowie, w kamienicy przy ulicy Szpitalnej 18, którą dostała w spadku po rodzicach. Korzystając z własnego majątku, rozbudowała i przystosowała ją do potrzeb szkoły. Zorganizowała tam dom panieński ofiarowania Najświętszej Marii Panny, zwany także domem sierocym. Świecka szlachcianka mieszkająca w Krakowie, który wtedy nękany był wybuchami epidemii, powodziami, klęskami nieurodzajów, wojnami, postanowiła zaopiekować się i kształcić dziewczęta. Osierocone, pozbawione perspektyw, ze zubożałych rodzin mieszczańskich, szlacheckich, wszystkie, które się zgłaszały. W ten sposób chciała uchronić je przed zepchnięciem na margines i demoralizacją. Wówczas chłopcy mogli kształcić się w szkołach jezuickich. Dla dziewcząt Zofia dopiero tworzyła pierwszą w Polsce szkołę. Było to działanie nowatorskie. Macierzyńską troską, choć nie była matką, otaczała każde dziecko. Wymagała, by dziewczynki traktować indywidualnie, sprawiające trudności wychowawcze uczyła osobiście. Dziewczęta uczyły się prac domowych, gotowania, prania, szycia, haftowania, przędzenia, czytania i pisania, liczenia, a także muzyki, śpiewu, tańca, dobrych obyczajów, wszystkiego, co jest potrzebne przyszłej mężatce, matce i pani domu. Życie koncentrowało się wokół Eucharystii i pobożności maryjnej. Ze swojej strony ofiarowała Panu Bogu siebie, swój majątek, ale jak sama napisała, ponieważ On niczego od nas nie potrzebuje, przekazała go dzieciom. Bóg, jako Pan wszystkich rzeczy, żadnej darowizny naszej nie potrzebując, przyjaciołom to swoim, sługom, sierotom i dzieciom oddawać każe i co się im daje, jakby się Jemu samemu dawało, przyjmuje. Służąc dziewczętom, pragnęła przede wszystkim ich zbawienia i dobrego przygotowania do samodzielnego, dobrego życia. Jako roztropna fundatorka zatroszczyła się o rozwój dzieła, starając się o przywileje, zabezpieczenia prawne i materialne. 31 maja 1627 roku biskup krakowski Marcin Szyszkowski wydał dekret zatwierdzający instytut. 24 maja 1633 roku erekcję tę potwierdził w imieniu Stolicy Apostolskiej nuncjusz Honorat Visconti, a 30 czerwca tego roku król Władysław IV Waza. Opiekę duchową sprawowali księża jezuici i każdorazowy biskup krakowski, a ona opisała charyzmat Zgromadzenia Panien ofiarowania Najświętszej Marii Panny w świątyni Sióstr Prezentek, które kontynuują dzieło, jakie zapoczątkowała. Zofia zmarła 1 kwietnia 1650 roku. Została pochowana w kościele mariackim w Krakowie. Beatyfikowana była 9 czerwca 2013 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Zofii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.